Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałem Was zabrać do Parku Narodowego tutaj, w Killarni, niedaleko. Jest to piękne, turystyczne miasteczko i naprawdę, naprawdę jest wiele miejsc fajnych, które można zwiedzić i w których można miło spędzać czas. Końcówka lata, widać, że już te dni są coraz krótsze. Zawitało jeszcze lato, teraz pod koniec tutaj w Irlandii mamy kilka pięknych dni, także warto wykorzystać, wydaje mi się, i jechać. Pokażę Wam jakieś, mam nadzieję, miejsce, które Wam się spodoba i no i tyle, jedziemy. Już widzę tu sarny, tam jest jezioro, góry. Naprawdę ten Killarney National Park, ten Park Narodowy Killarney jest przepiękny i pokażę Wam jego po prostu drobną część. Piękna miejscówka, ludzie sobie tutaj urządzają pikniki, jak jest piękna pogoda, grają w piłkę i no i tyle. O tym Macross Park zrobi osobny odcinek, także tutaj jesteśmy tylko przelotem, lecimy dalej. Tak samo. Dobra, lecimy dalej.
jest ta miejscówka, którą bardzo lubię. Szczególnie ze względu na to miejsce tam pod tym głazem ogromnym. Pokażę wam, jaki tam jest klimat. No, niesamowite miejsce, jak jedno z wielu w Irlandii. Powiem wam natomiast teraz na temat dechy, bo ja tą dechę kupiłem właśnie na tych dużych kołach ze względu na to, żeby tutaj pojeździć po parku, gdyż wiedziałem, że ta droga jest ogólnie takiej średniej jakości i deskorolka na takich normalnych kołach w ogóle by nie była, nie byłoby mowy, żeby tutaj można było na niej pojeździć. Natomiast na tej desce z większymi kołami powiem wam, że jest super. Można przejechać przez ciężki teren. Wiadomo, że po jakichś kamieniach albo po jakichś takich naprawdę nierównych terenach można, dobrze jest tylko przejechać, a nie, niekoniecznie jeździć po takim terenie. Jest to na maksa niekomfortowe. Wydaje mi się, że deska też może to odczuć. Natomiast po takim średnim asfalcie, po takiej średniej jakości drogach, nawet bezdrożach w miarę płaskich, normalnie można sobie śmigać. Ona jest wodoodporna. Jest odporna też na brud, piasek, także jeśli chodzi o mnie, sprawdza się świetnie. Popatrzcie na to miejsce. Masakra. Jak ta woda wyrzeźbiła w tych skałach, w tych kamieniach takie wzory, no niesamowite, naprawdę. Ten kamień się buja. O, wychodzę. Piękna miejscówka i warto sobie na pewno tutaj przyjść, przyjechać, przypłynąć. Jest fajnie, także ja zachęcam. Tam, gdzie byliśmy wcześniej, gdzie robili te takie boat trips, te takie wycieczki na łajbkach, to właśnie sobie płyną. To jest stare polodowcowe jezioro i ono jest niesamowicie głęboko w niektórych miejscach. Są małe wyspy, na których można spotkać sarny nawet. One przepływają na te wyspy. No i jest tu naprawdę co robić, także super pięknie. Sylwia nie odbiera. Nie wiem, co jest. Nie mam, znaczy nie mam. Widać, że zasięg jest, ale nie wiem, co jest grane, nie ma sygnału. Przerwę do 10 po. Dobra, to jak ja wyląduję tym dronem, bo powinno mi wystarczyć czasu, to wtedy do ciebie zadzwonię, a w innym razie nie dzwoń, dobra? Jest, no, dobrze. To no. Ty zadzwoń do mnie i też spójrz na zegar. Dobra. Bo ja 10 po już wracam. Dobra, no to pa. No chyba się coś wydarzy, no może przedłużysz wcześniej. Dobra, na razie. Pa. No i to by było na tyle mojej krótkiej wyprawy. Mam nadzieję, że wam się podobał Park Narodowy w Killarney od tej strony.
Na pewno będę tutaj przyjeżdżał częściej, będę nakręcał więcej filmów, a póki co trzeba jechać do domu i skosić trawę. Stój, stój, stój. Dobra deska. Dobra deska, dobra, możemy iść dalej. No, leci. A teraz koszonko, ale fajnie w taki dzień można kosić, można robić. I tyle. Jutro do roboty i powrót do rzeczywistości.